Hejaszka widzowie, to ja GoCioel i na wstępnie, zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć, że jest to materiał kręcony na podstawie ludzi z mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Jest to mała, nieduża społeczność, jednak bawimy się tam całkiem dobrze. Często sobie piszemy na rozmaite tematy. Jest miła atmosfera. Zresztą sami sprawdźcie. No i cóż, lecimy. Naszą historię zaczynamy wraz z trzema najemnikami. Dawidosem, z Krimpi Karolem de Afro XD oraz samym Gucioelem. Trójka ta przybyła do najbliższej wioski, gdzie mieli podpisany kontrakt na wykonanie pewnego zlecenia. Tam zaproponowano im zemstę ze swoich poległych towarzyszy. Kompania rozbitków przyjęła tą ofertę. Wpierw jednak zrekrutują kilku nowych członków do swej kompanii. Pierwotnie mieli zrekrutować kilka osób, no ale zrekrutowali tylko jedną. Tą osobą był łucznik Mikołaj for YouTube. Po uzupełnieniu zapasów ta czwórka ruszyła do kolejnego miasta. Celem odwiedzin było znalezienie nowych członków do kompanii. Dołączyły tam dwie osoby. Usiek oraz Dziunia, nie szef, XD. W tym oto składzie kompania ruszyła, aby stoczyć pierwszą swoją walkę w tak licznym składzie. Nasza kompania stanęła do walki z dwuosobową przewagą liczebną. Noc wprawdzie nie sprzyjała atakom łuczników, jednak i tak walkę po krótkim czasie udało się zwyciężyć. Nasza kompania odniosła w tym miejscu chwalebne zwycięstwo. Było się bez żadnych strat, a zemsta została dokonana. Teraz mogli powrócić do miasta i odebrać zapłatę, aby rozpocząć normalny żywot najemnika. Pierwsze zlecenie naszych najemników dotyczyło bandy rozbójników, którzy napadali na lokalne karawany. Miała być to czysta i prosta robota. Niestety, pomimo zwycięstwa w walce, życie stracił Scream Picaro. Było trzeba nająć kogoś na jego miejsce. Niestety nowy rekrut imieniem Waldemar zginął w następnej potyczce, kiedy to eskortowali karawanę kupiecką. Kiedy z kupcami dotarli do celu, zrekrutowali nowego członka, Steve'a 20. W międzyczasie wykonali kilka zleceń, kiedy to dostali kontakt na odzyskanie cennego artefaktu z rąk Nahezerów. Niestety, ta walka była dużo cięższa i trudniejsza. Przez wiele błędów taktycznych zginęła większość drużyny. Sik, Dziunia i Gucioel zginęli na miejscu. 20 i Gerhard odnieśli poważne rany. W dobrym stanie pozostali jedynie Davidos i Mikołaj for YouTube. W tym miejscu podjęto decyzję, że należy kompanię rozwiązać. Tak oto kresu dobiegła historia kompanii rozbitku. Jeszcze wszystkim, to ja GoCioel, dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca tego materiału. Jeżeli wam się on spodobał, to zachęcam was do zasubskrybowania, zostawienia łapki w górę. Oczywiście zapraszam też na mojego Discorda, jeżeli chcecie wziąć udział w przyszłych nagrywkach, jak na przykład te z Riska. No i cóż, to tyle. Do zobaczenia w najbliższej przyszłości.